Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zapraszam na drugi odcinek o naszym pięknym kościele na Wieprzycach. Zebraliśmy tak dużo materiału, że nie dało rady zebrać tego w jakichś takich normalnych 15-minutowym odcinku. Odcinki będą dwa. Zapraszam na odcinek numer 2. Kościół na Wieprzycach. Będzie fajnie, będzie chyba jeszcze lepiej niż w tym pierwszym. Pierwsze wzmianki o kościele na Wieprzycach pochodzą z końcówki XIV wieku. Kościół był trochę rozbudowywany później, ale w dobie wojen 30-letnich zniszczony kilkakrotnie całkowicie, ale już w czasie wojen 30-letnich już powoli zaczął być odbudowywany. Tu jest taka inskrypcja w ścianie dotycząca któregoś z duchownych i jest wyryty dokładny rok tej inskrypcji 1618. A sama wieża tutaj powstała w roku 1883. No, ciekawe i zabytkowe miejsce. Widzimy tutaj tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu znanemu z nazwiska duszpasterzowi Gottfriedowi Grugerowi, który zmarł w roku 1667 w wieku 49 lat. Znajdujemy się nad sklepieniem kościoła. Tak pode mną jest sklepienie. Ale żeby to było jeszcze tak fajniej było, bo to sklepienie kościoła, to już tak wspominałem, że ono jest takie fantastyczne. To się nazywa pozorne sklepienie kolebkowe. Tak, takie klepki ma jak w beczce i takie pozorne sklepienie kolebkowe dodaje takiego kurcze tajemniczości. A tutaj te drzewo, które tutaj to wszystko wspiera, tej tajemniczości dodaje jeszcze więcej. Piękne miejsce, fantastyczne, ma swój klimat. Jestem przy tym większym dzwonie, on ma średnicę tutaj na dole w najszerszym miejscu, 1,28 m, a tu poniżej znajduje się, proszę zobaczyć, serce dzwonu. I serce dzwonu
jest ze staliwa, tak samo jak dzwon, ale tu z boku ma takie nakładki z brązu, po to, aby te nakładki amortyzowały uderzenia, gdyż jakby się uderzało staliwo o staliwo, to dzwon albo serce mogłoby pęknąć. A po co? Szkoda tak pięknego dzwonu. Natomiast on wzywa do modlitw i przy ważniejszych uroczystościach wahając się. Natomiast wybija godziny tym tutaj takim pobijakiem z boku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest bardzo precyzyjny. Ma uderzyć 5 razy, to uderzy 5 razy. Ma uderzyć 10 razy, no to uderzy 10 razy. Przy automatach, w dzwonach, no to już niekoniecznie mogłoby się to tak dokładnie udawać. Zapraszam, poproszę patrzeć na wasze piękne dzwony tu na Wieprzycach. Pobijak, którego bicie mogli Państwo usłyszeć, sterowany jest ze skrzynki elektrycznej, której sercem jest pełna automatyka. Jak możemy zauważyć, mechanizm dzwonienia dzwonów zamontowany został w 2014 roku. Co ciekawe, automatyka ta steruje także wychyłem dzwonów. O godzinie 17.30 zarejestrowaliśmy bicie jednego, tego większego dzwona, a wzywa on na mszę przez ponad 3 minuty i uderzył 184 razy. Jesteśmy na wieży kościoła na Wieprzycach i tutaj obok mnie cudowne dwa dzwony. Ten mniejszy o średnicy tam na dole równego metra, tamten drugi jest większy, ma 1,28 m tutaj w kloszu. Ten widocznie jest nieużywany, bo widać, że on się raczej nie będzie bujać, natomiast tamten na pewno jest używany i to jeszcze tak ruchem wachliwym, czasami, przynajmniej dwa razy dziennie jest włączany. Więcej o tych dzwonach opowiem, jak skontaktuję się z fachowcami od dzwonów, którzy naprawdę znają się na tej robocie, ale mogę już powiedzieć, że te dzwony nie są ze spiżu odlewane, czyli tam z brązu, tylko ze staliwa. Jest to prawdopodobnie robota z początku XX wieku, ale pewności co do tego nie mam, zaraz wszystko opowiem. Najstarsze dzwony, które notowane były tutaj w kościele na Wieprzycach, zrabowały ruskie w czasie wojny siedmioletniej, ale już w roku 1799 za panowania Fryderyka III odlano dzwon, który miał takie piękne motto: Bogu na cześć, a gminie Wieprzyce na służbę. Ale to był już drugi dzwon, bo parę lat wcześniej dla Wieprzyc odlano dzwon ważący 5 centarów i 62 funty. Ile to jest 5 centarów i 62 funty? Nie wiem, spróbuję się jakoś dogrzebać do tych wiadomości.
I te dzwony, o których przed chwileczką mówiłem, uległy spaleniu podczas wielkiego pożaru Wieprzyc, ale już w roku 1880 wybudowano wieżę kościelną i zawieszono trzy piękne spiżowe dzwony. Dwa duże nosiły nazwę, ten największy Wiara, Nadzieja była natomiast troszeczkę mniejsza, a trzeci Miłość. I ten Miłość była najmniejsza. Natomiast tylko ta Miłość przetrwała I wojnę światową, gdyż te dwa największe zostały przetopione na materiały wojenne. I ta Miłość jako jedyny dzwon, taki najmniejszy, dzwonił nam tu na Wieprzycach aż do roku 1923. W roku 1923 zakupiono wiszące do dzisiaj dzwony ze staliwa. No te staliwo to ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że no nie są one już tak piękne, jakby to były odlane z brązu. No i korodują, no widać ślady korozji na nich i są takie oszczędnościowe. One są dużo, dużo tańsze niż dzwony spiżowe, te z brązu. I no nie mają korony tej takiej pięknej u góry, są zaczepione za pomocą takich czpieni, no to nie wygląda tak zbyt efektownie, ale dzięki temu, że są tanie i są ze staliwa, dzięki temu przetrwały II wojnę światową. Podejrzenie, że jakby one były z brązu, to II wojny światowej by nie przetrwały. No i tak, ten największy dzwon to ma taki piękny napis: twarda stal, surowe czasy. Trochę mniejszy: Boże, wybaw miłościwie od nieszczęścia i kłótni. Oraz trzeci, który się nam nie zachował, miał napis: Bóg, honor i wieczność. A do 1923 na wieży kościoła na Wieprzycach wisiał tylko jeden najmniejszy dzwon, który nazywał się Miłość. No i on był odlany z brązu, przetrwał wszystkie zawieruchy, przetrwał I wojnę światową, ale w 1923, jako że kupiono trzy kompletne dzwony ze staliwa, to ten Miłość z tego brązu odlany został sprzedany. Tutaj widzimy mechanizm zegarowy. Ten mechanizm zegarowy poruszał zegarem, oczywiście, oraz odpowiadał za wahania dzwonów. Te wszystkie tutaj linki i te cięgna odpowiadały za to, żeby o odpowiedniej godzinie rozbujać dzwony, żeby biły bez ingerencji dzwonnika. A tutaj z boku, tu, widzimy cięgno, które idzie takie przegubowe po belce i te cięgno przegubowe idzie do góry i porusza wskazówkami zegara. To znaczy poruszało, bo jak widać właśnie mechanizm zegarowy jest w bardzo, bardzo opłakanym stanie. Ten zegar, który widzieliśmy w naszym czerwonym kościele na Warszawskiej, no to ten mechanizm był w bardzo dobrym stanie. To już tylko wspomnienie po nim w zasadzie zostało, a szkoda, no bo to piękne i fascynujące urządzenia. A tutaj widzimy coś, co wprawiało zegar w ruch, bo przecież zegaru takiego wielkiego wieżowego się nie nakręca. Tutaj jest szyb specjalny i na tej lince wisi obciążnik, który siłą ciążenia napędzał zegar. Coś takiego jak w zegarach z kukułką. Pamiętamy, łańcuszek, obciążnik jeden, jak dochodzi do góry, to się przewiesza i chodzi w drugą. I tutaj, tu wieszało się drugi obciążnik. Tutaj, na tym. I jak tam dochodził do dna, już niżej nie mógł opaść, wtedy przewieszało się obciążenie na tą stronę i ciężar opadał w dół, wprawiając w ruch zegar. Ciekawe rozwiązanie. Jeszcze średniowieczne chyba. Opowiem teraz historię trochę o tym zegarze, o tym mechanizmie zegarowym, który tutaj właśnie widzimy.
To jest zegar odlany w odlewni Urlicha w ogóle w Apolt w Turingii i jak widzimy, no jest on niekompletny, gdyż podczas działań wojennych w czasie II wojny światowej został on tutaj zdewastowany, no nawet chyba trudno powiedzieć, czy rozkradziony. Na pewno ukradzione zostały ciężarki takie ozdobne, które wisiały i napędzały ten zegar. Natomiast sam mechanizm też został uszkodzony, ale to chyba przez taką typową ruską durnotę. Tu żołnierze Armii Czerwonej niedaleko mieli swoją bazę. Ja spróbuję podłączyć tu zdjęcie z Wieprzyc w czasie, kiedy bazę swoją mieli tutaj żołnierze Armii Czerwonej. Nasza podróż dobiega końca i przed nami jeszcze jeden przystanek. Na naszej drodze jednak pojawiła się przeszkoda, której Grzegorz nie był w stanie pokonać. Kolejna drabina i podobna do tej w Czerwonym Kościółku i wąski właz, przez który tylko mi udało się przycisnąć. Tutaj ukazuje nam się mechanizm, który steruje wskazówkami zegarów. Tym razem nie zdziwiłem się, bo taki sam mechanizm widzieliśmy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Dosyć ciasne pomieszczenie, na środku mała skrzynka, z której za pomocą obrotowych cięgien jest sterowany mechanizm na tarczach. Te mechanizmy różnią się od tych z Czerwonego Kościółka. Są większe i nie są zabudowane, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak to jest zbudowane. I tutaj ciekawostka w postaci anteny, która jest spięta z mechanizmem napędowym zegarów. Czyżby godzina była pilnowana i ustawiana przez zegar atomowy? Tego nie wiemy i możemy się tylko domyślać. Tak przy okazji pozdrawiamy Siwego, Sylwestra i Salomona z ulicy 30 stycznia, którzy w 1997 roku przybili w tym miejscu tabliczkę z imionami. Ciekawe jest zobaczyć coś takiego po 25 latach. Nasza wycieczka dobiegła końca, my cieszymy się bardzo, że mogliśmy pokazać Państwu i przedstawić tajemnice parafii Trójcy Świętej w Korzowskich Wieprzycach.